Cześć. Siemka, z tej strony ten. Z tej strony hodowca zwierząt Antek, jest ze mną mój kolega. Hello. Więc tak, to jest pokaz gospodarstwa. Tu są dwa byczki na czas remontu. Krysia z byczkiem tu jest taka. O, taka malutka. Tu jest byczek z Litwy sprowadzony prosto. Wyglądają jak bliźniaki, ale są. Ten jest z Litwy, a ten jest z Polski. I ja robię krótkie cięcie i widzimy się za chwilę. Więc tak, to są dwie jałówki. Ta i ta to są takie jałówki cielne, które pierwszy raz zostały puszczone. Takie miłe. Ta tutaj jest nasza taka starsza krowa. Ten. Co nie? No, ja też się będziesz cielić. No, ta też się będzie cielić w lipcu, a te mają termin za miesiąc. Idziemy dalej. Weź za to światło. Jest bardzo jasno, tu jest jałówka, którą kupił mój brat. Niedawno? Nie, no tak w lipcu, sierpniu, tak około kilku miesięcy ma. A tutaj jest światło, remont był. O, tutaj jest jałówka. Od tej krowy. Ta krowa jeszcze urodziła tą jałówkę i tą krowę i później pokażę wam byczka. Więc, a to jest byk kupiony, najdzikszy rasy Bebe. To jest byk limuzę. Zimnokrwi. No, lubi uciekać. A to jest zwykły byk, szary taki, no boi się. A ten tu by chciał walczyć. O tak. Raz chciał go z ciebie zabić, nie? No, tylko raz. I to tylko lekkie zabicie by było. A raz chciałem ci zjeść bluzkę. No. A to jest najstarsza krowa, czyli... No, najstarsza krowa w chlewie. Tośka. No, może się pogłaskać. Bardzo fajna. Przyjazna. No, więc lato ten byk i ta krowa pójdą na sprzedaż. Ja robię krótkie cięcie i zaraz... O, patrzcie! Tutaj wyrzucamy codziennie i patrzcie, ile mają nasrane. Więc tu są moje kury. O, tam perliczka i tam jest perliczka. Ta jedna będzie się niosła. I kiedy już będzie miała młode, to dokupię sobie jeszcze dwie perliczki. I mamy tam... No tam jest więzień, który pił jajka. Którego zapaliśmy na gorącym odcinku. O, tam siedzi kura. Tutaj są karmniki. Tu są... Słyszycie, perliczka, jest trochę głośno. Ale cóż poradzić. O, tu jest taka kura. Mój kolega boi się kur. O, więc byki się tu zawsze biją. Nie wiemy czemu, musimy im kupić altrę. Więc zaraz kończymy ten odcinek. A to jest byczek Pogba. Jest urodzony od krowy. Nie od Tosi, tylko ten jest od Tosi. A ten jest od tej krowy, która ma cielić się w lato. Więc ja już kończę piona.